Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną pełną emocji partię z roku 1949, w której zagrali tacy szachowi kozacy jak Efim Geller oraz Raszyt Niedźmydinów. Moi drodzy, no nikomu zapewne tych panów przedstawiać nie trzeba. W tamtym czasie wiedli prym na arenie międzynarodowej. No i ogólnie grali bardzo agresywne szachy. No dobra, tyle słowem wstępu. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni wypatrujcie tych kulminacyjnych momentów, gdyż w partii będzie ich całkiem sporo. Będę dosyć często zatrzymywał nagranie, gdyż będę udawał się, moi drodzy, na stronę. Oczywiście z tą stroną to taki mały żart. E4 ze strony, moi drodzy, Efi Magalera, na co Rashid odpowiada E5. Mamy skoczek F3, skoczek C6 i Gońc ląduje na B5. Doskonale znana Wam partia hiszpańska, słynny Drój Lopez. A6, do dzisiaj najpopularniejsze posunięcie, oczywiście alternatywą były te posunięcia, ewentualnie. Tutaj, moi drodzy, A6, wyjaśnienie białopolaka, który kiedyś Bił. Tak jak mówiłem, teraz częściej się odchodzi. Bicie jest jak najbardziej grywalną opcją. Przypomnę tylko tutaj dla nowych, niewtajemniczonych, że yy, moi drodzy po odbiciu, przykładowo z D, co często ma miejsce, żeby uwolnić też Hetmana do gry. Wzięcie pionka nie jest takie bombowe, nie wygrywamy tego piona jakby permanentnie, bo wchodzi, moi drodzy, Hetman D4 z widełkami podwójnym atakiem, więc tak naprawdę pion zostaje odbity, czarne mają się tutaj nieźle. To jednak koniec moi drodzy A4 w partii poszedł. Skoczek F6, Roszatka, bicie oczywiście jest możliwe, chociaż wtedy D4, wieża 1, i tak jak mówiłem, białe mają aktywność. Gońce 7 goniec 5 to były możliwości. gońce 7 zupełnie jak to w partii Nepokasem, no zobaczcie, w partiach Nepokasem, bo tych hiszpańskich tam było, tam było tyle Hiszpanek, że nie jeden był oszalał, Słuchajcie, gonię 7 no i w tym momencie gra się. Co się gra? No co się gra? No można zagrać d3. Skromne d3, moi drodzy. Wieża 1, jakieś c3, d4. To są możliwości. Jak najbardziej, jak najchętniej. Tu d4 idzie w 1. Jeden. jeden ruch. Ostro do przodu. Atak centralny, moi drodzy. Można wybić pionkiem. Tu jednak wybił skoczek na d4. Proponując wymianę skoków. Jeśli capnęlibyście pionka tutaj, to prawdopodobnie skok poszedłby na c6 z powrotem. Po ewentualnym biciu można bić z d. Wymiana hetmanów nie deroszuje czarnego króla, bo goniec odbija. Prawdopodobnie jakiś tam goniec, F4, goniec c6 Powolutku rozwijają się obydwie strony. No niby troszeczkę gorsza struktura pionowa u czarnych, ale to są połączone piony, moi drodzy, one mogą iść, maszerować razem w tak zwanej kupie. No dobra, w tym momencie, moi drodzy, jednak skoczek wybił, pion bije i większość z Was zapewne wybiłaby teraz na D4, żeby bronić pionka na E4 i żeby oczywiście capnąć tego na tutaj, moi drodzy, E4. Tutaj nie. Tutaj pion robi unik, a tym samym atakuje skoka. Skok musi odejść. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, na D5 zostaje przestawiony. Goniec na B3 z atakiem na tego, że skoczka i skoczek B6. O, Taki manewr skoczkowy został, moi drodzy, wykonany. No dobra, w porządku. Co robić teraz? Bić pionka, czy grać coś innego? Hmm... Hetman g4. Stępem na piona g7. Dobry ruch. No jak gońca nie ma, no to ten pion często jest atakowany zupełnie, jak to ma miejsce na przykład na b2, kiedy hetman wchodzi czasami na b6. Ale to akurat nie w tego typu strukturach koniecznie. I tutaj roszada jest problematyczna. Pewnie większość powie, że zrobiłaby Roszada, ale goniec h6 grozi checkmate. No i tutaj jedynym... Hmm... No tak też można, wiadomo, figura leci. Jedyną opcją, która przychodzi do głowy, to zagranie g6, tak? Odcięcie hetmana od pola g7, z tym, że wtedy, czy to hetmanem, czy to gońcem, wtedy no, to muszą liczyć się czarne ze stratą jakości. No i będzie ciężko. Król w 8 Król f8 broni, ale ma wady. Oczywiście to pole jest słabe, ten pion też może być atakowany, no i będzie problem z włączeniem wieży do gry. No i król taki, no taki, może być... Goły, niewesoły, wiadomo. Hetman F3, już na mata. Na tutaj moi drodzy F7 napadają. Jak najbardziej słusznie, no nie ma tutaj łatwej obrony, zwróćcie uwagę na to, nie ma gońca z przesłoną. Jest zagranie D5. Przerwanie komunikacji. Gońca i pole F7 z tym, że wchodzi tajemnicze bicie w przelocie. Magicy szachowi to znają. Moi drodzy, bicie w przelocie i znowu grozi mat, więc teraz pionka nie można odbijać, bo to wisi tylko goniec Gra właśnie na F6 o to chodziło, żeby moi drodzy odciągnąć pionka i przesłonić. Uuuh, przesłonić linię F, o to chodzi. No i w tym momencie, moi drodzy, idzie DC. Hetman bije na C7, i z tego co widzę, to materiał się mniej więcej wyrównał z tym, że, no lepiej stoi biały, bardziej harmonijny rozwój u niego przebiega. Ma aktywne figury i lepszego króla zdecydowanie. No, czyli znaczy z tą aktywnością figur to tak naprawdę czarny też też ma się nieźle. Tylko, że właśnie chodzi o króla i problem z włączeniem wszystkich figur do gry. Goniec C4, z tempem, Hetman stoi źle, Hetman musi odejść, Hetman C6, propozycja wymiany Hetmanów. Wymieniacie Hetmany w tym miejscu, czy może gracie co innego? Wymiana Hetmanów oczywiście była możliwa, biały powinien być może i nieco lepszy cały czas, z tym, że moi drodzy, no jak widzicie, jeszcze. Czy by było dużo, dużo gry, nie jest powiedziane, że biały miałby to ugrane, nic z tych rzeczy. Tu jednak wierzę jeden. Jak to? No biały mówi, chcesz to wybij. Co by się stało po biciu hetmanem na F3, czy ktoś widzi? Jeżeli hetman by wytuł, to nie od razu giebij F3, tylko tak zwane intermezzo, czyli wtrącenie, moi drodzy. Wtrącony, niespodziewany ruch a mianowicie goniec d6, szach. Nie ma hetmana, który broni to pole, więc tak naprawdę można dać szacha. Król nie może udać się na linię, więc tak naprawdę jeżeli by odszedł, no to checkmate. Takie proste zadanie z puzzle rusza. W pierwszej dziesiątce znajdziecie coś takiego. Natomiast jeżeli po zasłonie gońcem, co mogłoby przyjść do głowy, to goniec tłucze podejściu po żeby nie było żadnych strzałów z odsłony. Prawdopodobnie, moi drodzy, dopiero teraz odbicie hetmana. No i tutaj lepsze są, lepsze są Zdecydowanie są lepsze białe, no tutaj mają wygraną po prostu partię, więc no nie można wziąć teraz hetmana od razu. Dobry ruch, wieża jeden. No tutaj ostre taktyczki, moi drodzy, mają miejsce. W tym momencie goniec c 6 przesłonięta, przesłoniona została linia E. No i tutaj się zgodzę, że można by było zapnąć hetmana, można by było capnąć tego gońca. To jednak skoczek D2. Rozwojowe posunięcie, skoczek wchodzi do gry i połączone zostają, moi drodzy, ciężkie figury. W tym momencie skoczek D5 do centrum i tutaj goniec E5. A tak na pionka, chcemy być może zapnąć tutaj. Może najpierw tu. Tylko hmm. że wtedy to stępem, więc niekoniecznie. Może najpierw tutaj, wtedy bije skoczek. Hmm. Dużo jest możliwości. Może wtedy tu. Dużo jest opcji, duże jest opcji. W każdym razie tutaj goniec wybił, więc tak naprawdę sytuacja troszeczkę się wyjaśniła, uprościła. Wieża bije moi drodzy 5 i w tym momencie wieża przychodzi na D8. No wiadomo, jakieś możliwości zagrania nawet D3 po skoczku B4 będą możliwe. Wieża AE, mamy zdwojenie. No nie ma słabych figur, można powiedzieć, u białych. Nauczalnych jest ta wieża z H8, która w fazie pogrążona jeszcze kima przez sen coś do króla szepce. Skoczek B4, to jest to, o czym mówiłem moi drodzy. No i przy okazji, wymiana Hetmanów wisi w powietrzu przy wymianie Hetmanów. No można, można powiedzieć śmiało, że potencjał ofensywny białych byłby mocno, mocno wyhamowany. Aż powiem, że z piskiem opon nawet. I dlatego też hetman F4, żeby utrzymać hetmana aktywnie na linii F, ale uniknąć wymiany, yy, bo są problemy. Bank, To nawet może grozić, moi drodzy. Bank, bank. Tutaj pionkiem odbić nie można, więc tu prawdopodobnie chcę wymienić hetmany czarne z tym, że hetman F4. No i groźby, groźby, groźby karalne powiedziałbym nawet. Ale też goniec bije b żeby wyłączyć tego potwora, który patrzył na F7 wraz z Hetmanem. Okej, okay. skoczek bije B3, proszę Państwa, z tym, że skoczek tłucze C2 i zobaczcie, wolny, niebezpieczny pion, tempo na wieżę. Czy biały coś przeoczył? No niby tak, ale niby też nie. Dlaczego? No bo tutaj, moi drodzy, nie ma odejścia wieży, oczywiście to jest ruch, wieża C1 z podwiązaniem, z tym, że... z tym, że... Tu jest lepsze posunięcie. I co to jest za ruch? Pytanie do wszelkiej maści taktyków szachowych. W tym miejscu pada wieża E7. Uła. Atakowicz. Szeroko pojęty, brać nie można, bo wchodzi... Macior. No więc trzeba się pobronić przed matem. Jak to zrobić? Idzie w szóstkę, ale pozycja króla jest bardzo podejrzana. Bardzo podejrzana. Chodzi o to, że, moi drodzy, świetna wieża penetrująca całą siódemkę. Tu są niesamowite dziury. No i Hetman będzie chciał oczywiście iść tutaj, zaplikować mata. Tutaj jeszcze nie jakieś takie cuda, moi drodzy. Tylko wieża z E. Dopiero teraz odchodzi zępem na damę. Dama źle stoi od początku, moi drodzy. Hetman C4. Poszedł w partii, żeby już odejść z Tutaj z niebezpiecznego rzędu, a także mieć wieżę na oku. W tym momencie Hetman G4 grozi Mat po raz kolejny. No, proste groźby grabiały, zwróćcie uwagę. Grozi tam wybiciem pionka, tutaj Nagi G7, później grozi Matem na F7, teraz grozi Matem moi drodzy na G7 ponownie gdzieś tutaj. Wieże G8 poszło w partii. Dlaczego G6 nie działa? G6 nie działa, bo Hetman F3. Dlaczego nie działa na przykład w tym momencie F5? ponieważ, moi drodzy, hetman bije b7. Nie, no to, 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 to już można zbierać, zdrapywać czarnego. Dlatego też wieża g8, moi drodzy, i w tym momencie hetman h5. Grozi znowu mat. No są dziury, król jest bardzo wyeksponowany na szeroko pojęte ataki, więc ciężko się bronić tutaj. Jeżeli, moi drodzy, g6 w tym momencie, no to wiadomo, że hetman h6 szach, no i po zasłonie, moi drodzy, wierzą na g7, bank checkmate, więc tu nie można się osłabić w ten sposób. Jak się bronić? No nie ma, nie ma, moi drodzy, z obrony. Giesześ nie działa. Hetmana możemy oddać, ale to wiele nie zmieni. Tak jak próbujecie zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmieni. Bicie, moi drodzy, na E6. Bicie na E6. Tak, oddały tutaj jakoś, moi drodzy. Oddały Hetmana za wieżę czarne. No broniąc się jeszcze. Rashid, ostry gracz, ale tu strasznie w defensywie. Mocno się broni. No trzeba wybić wieżą, ale D3. Jest ta nadzieja, jest ten wolny piąt, który idzie. Co tu będzie się działo? No będzie się działo tyle, że padnie ruch białych i czarnych, poddają partie z miejsca. Nie pytając, kto był, kto pytał i nie pytając, kto pytał. No dobra, no. nie pytając, kto to był. Ktoś dzwoni, ktoś pukał do drzwi. Kto to był? Efim Geller. Tym posunięciem, moi drodzy, jest... Hetman C5 nie jest to to posunięcie, chociaż jest dobre, no bo po Hetman C5, moi drodzy, prawdopodobnie trzeba iść królem na F7. Ale w tym momencie mielibyśmy pewnie wieżę 7 i król jest w siatce matowej, po g6. On jest w siatce matowej wciąż. Tu jest prostszy ruch. Skoczek C5. Chodzi o to, że król, moi drodzy, jest pod szaszką. Wieża opuści rząd 8, to wejdzie Macior tutaj. Nawet tutaj. Więc jak widzicie, jest problem. Typu Skoczek D7 Szach i Mat. No, no, oczywiście wieża będzie musiała tuć ale wtedy Szach i Mat grozi. No, oczywiście, teraz można było zagrać G6, no bo już nie ma wieży na siódemce. Z tym, że Hetman bije H7. No właśnie, no właśnie, znowu są groźby. Znowu są groźby. Prawdopodobnie wieża G7 mogłaby pójść w partii. Ale teraz mamy bicie, moi drodzy, tutaj i po król E7. Brzdęk. No grożą maty, bo po król E8 wieża, moi drodzy, E6. Cały czas krusi w siatce matowej. No to coś niesamowitego. Po ewentualnej próbie D2 i zaraz hetman na D1. No to mamy mata w jeden ruch. Hetman E7. Ależ to ugrał. Ależ się tam wyeksponował na ataki, moi drodzy. Nieprawdopodobnie. Ja myślę, że ta wymiana hetmanu, którą pokazywałem wcześniej yy... Nie powierza jeden oczywiście, tylko po tym ruchu była, była wskazana. Można było cofnąć tu, można było cofnąć tu, bicie Hetmana było lepsze. I jeszcze troszeczkę gry. Tam jednak pozwolił na ten atak skondensowany. Ciężkie figury, silne figury, prosto siłowni, rosłe chłopy, no i ten Hetman. Złowieszczy. No dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia.